Jakbym ja miał coś zmieniać, to bym walił wentę, dał cichy wydech i paliwko wywalił, bo... No nie wiem, no ja na paliwku nie widziałem kowców nigdy. Chyba pierwszy raz widzę. No apteczkę dobrze mieć, kurde no. Zginie ci dowódca na kołowcu, to jest kurna kataklizm. Zasięg widzenia to się skróci do połowy. 400-200 metrów będzie. O! Weszło, ale za zero. No... Ja ogólnie chyba bym wolał pojechać w lewo. Tak, żeby... wykryć ten krzak. Bo ich kowiec mógł teoretycznie w lasek tam pojechać. Zająć busza i... No po prostu będzie miał... pozycję do podświetlenia twoich słuszników. Dziwnie zagrał twój STB, że jest w sektorze E2 już. Porąbany. Nie ma sensu, żeby jechał w lasek, jak nie ma cichego wydechu, bo go zautspotuje drugi Eber. A nie wiesz, czy ich ma drugi... No, zakładam, że ma. No, ale no, tutaj... Tak samo ja mogę założyć, że no, on też może założyć, że drugi kowiec ma. Raczej zakładasz gorszy scenariusz, żeby mieć pewność. Ale ty, on nie miał jechać do lasu. On miał wykryć tego busza, wjazd do tego busza. Czy nie powiedziałem, no, żeby jechał do lasu. Dobra. Powiedziałem, żeby pojechał tutaj, o teraz pokazuję to, i żeby wykrył, żeby nie mógł jechać w krzak. Nie powiedziałem, żeby grał las. A ich EBR był właśnie w lesie, tylko nie wiemy gdzie dokładnie, ale nie zajął tego krzaka, bo strasznie daleko był. Głęboko w lesie. Wjechał za mocno też chyba trochę na ten etabit. No jak EBR padnie, no to i tak bez cichego wydechu porobi wszystko. Już to nic nie zmienia. No ale ten EBR ma 500 życia. Też od razu powiem, że na przykład dla mnie trochę bez sensu było, jak pojechałeś tak dookoła linią 7, tam wiesz, do artylerii, aż na początku bitwy, jakby nie wiem do końca po co takie coś robić, no bo to nic nie daje tak naprawdę, żeby tam jechać do końca. Nie wiem, czy wiesz, o co mi chodzi, panie Kekun, ale tak straciłeś trochę sekund, które mogłeś wykorzystać na właśnie jeżdżenie po środku. No bo nie ma sensu tam, wydaje mi się, jechać aż na J7 rotować. Macie paliwko na kołowcach? Na turniejach nie widziałem nigdy, żeby ktoś miał paliwko na kołowcu. Może na Lynxie, ale... Na dyszce, czy ty bym dawał paliwko? Kurna. Jak dostaniesz heka, to ci zginie załoga i co wtedy? Kurde, już koniec, amen. Bardzo dziękuję panie 978876 za suba z Prime'em. Oj, to bardzo ryzykowne było, bo to był moment, kiedy mogli cię już wiadomo dopaść, prawda? Było na ciebie na pewno bicie dobre. No właśnie. Na szczęście opona od AMX-50B. No ale lata ten EBR, lata na pewno. Fruwa lata, skacze. Fajnie, że ten EBR ich uciekł teraz, jest dobry moment, żeby podjechać, to fajnie tutaj wyczułeś się, czwórkę spotnąłeś. Bardzo ładny drift. No, tutaj... Całkiem spoko operacja, ale musisz się schować, bo ci to na pewno dał spota. No i czwórka po twoim spocie 2000. No właśnie, o tym mówię, że na jakowce dostają z hajaków często, to łatwo tam zabić jakiegoś załoganta i po prostu... No smutno byłoby bez apteczki mi grać. A ty jak grasz na kołowcu? Jaki zestaw? W sensie czego zestaw? Materiałów eksploatacyjnych. Normalny, ludzki. A co myślisz o paliwku? Po co? Czyli też uważasz, że apteczka bezpieczniej i... Nie ma sensu do paliwa. O! Walka! Ale go wyczekałeś pięknie! Muszę ci powiedzieć, tutaj pięknie to rozegrałeś. Bardzo go dobrze wyczekałeś na moment, kiedy podjeżdżał na to wzniesienie, prawda? I podjeżdżając na to wzniesienie, no łatwo było go w końcu dopaść. Nie strzeliłeś od razu, tylko wyczekałeś go. Bardzo fajnie.
No i teraz to już jest tak naprawdę full gra. Ale też dziwię się, wiesz, to muszę trochę skrytykować, jakby... Skoro zginął ich kowiec, czemu nie poruszać się linią krzaków, prawda? Czemu nie linią krzaków, tylko tak ryzykownie wyjechałeś z krzaczków? Bo gdybyś jeździł krzakami, no to już koniec jest dla wroga, nie zobaczą cię nigdy. A teraz jednak ryzykujesz, że cię, wiesz, gry dopadnie, lodówka nie miała spota jeszcze, 114 SP2 nie miał spota, no nie wiemy, co tam stoi. Wydaje mi się, że bezpiecznie byłoby teraz już jeździć tylko linią krzaków, bo właśnie jeden pocisk poleciał. Mogło polecić więcej, no jednak starałbym się zminimalizować ryzyko i jeździć tylko linią krzaków. Wolno, nie wolno, ale no na pewno byłoby to bardzo bezpieczne. Też nie uważam na przykład to, co teraz robisz, czyli spotting jakby mida, to jest moim zdaniem mało istotne. Teraz twoja cała drużyna jest skierowana na las, prawda? Cała drużyna tak naprawdę twoja może teraz skupić się na lesie i uważam, że dużo lepiej byłoby teraz jakby ten las ogarnąć, wyczyścić, no bo twoi słusznicy ci pomogą. No a tutaj no dostałeś 200 po asyście za STB-ka. Ja rozumiem, że go spotujesz, tylko pytanie dla kogo, skoro nie ma arty, tak? To jest taka rzecz, która mnie zastanawia. Czyli wiesz, no po prostu ja bym teraz uznał, że las ważniejszy. Też tak jak wychylasz, no to na pewno wiesz, on cię może trafić. Teraz Patton może dostanie damage. No właśnie, Patton źle stoi. Chyba ma gąskę zdjętą, ale gość jest taki dość powolny tym Pattonem. TVP powinno zginąć, TVP bardzo źle stoi. TVP jest, zobaczcie, odsłonięte maksymalnie. No, on powinien wyparować. No ale właśnie, to co robisz? Ja się i tak dziwię, uważam, że za mocno pikujesz. Ja bym uważał, że dużo lepiej byłoby jeździć, wiesz, do tej wydmy na 50 metrów, spotować, a ty jakby wychylasz się z tej wydmy, nad tą wydmą się pojawiasz. I to jest moment, kiedy jest na ciebie bicie. To, że oni tak słabo strzelają, to wiadomo, to jest ich wina. Natomiast na pewno to jest bardzo istotne, no da się ciebie trafiać, prawda? Na nic więcej nie daje to, dopóki on jest też przy tej wydmie. Jak się schował, no teraz to warto wychylić akurat, ale jak widzisz go, to ja bym nie ryzykował, bo mówię, no to jest moment, kiedy on na ciebie na pewno poluje. Arty chyba do ciebie strzeliła, czy to lodówka? No i właśnie. I tutaj widzisz, właśnie to za mocno, za mocno. I cię trafiają, trafiają drugi raz. No i tym bardziej, no teraz taki moment, że... Mogę powtórzyć to, no ale dla mnie lasek, co nie? Dla mnie to jest nieistotne, co robi ten AMX. On nie zaatakuje. Jak on zaatakuje się magazynkiem? Dużo trochę czasu tracisz. Zwróć uwagę na... Mało istotnego STB-ka i mało istotnego AMX-a, bo nikt tego AMX-a nie strzeli. A gdybyś lasek ogarnął, to mógłbyś, wiesz co zrobić, już mieć jedną flankę z czapli, z bańki i byłoby ci dużo łatwiej. Twoi słusznicy by też zajęli lasek cały, a teraz no... Tak średnio to wygląda, bo rywale mają was zamkniętych na małej przestrzeni. Ciekawy jestem, czy teraz właśnie z tym laskiem nie będzie akcji. Czwórka wyczyściła lasek chyba. Odważnie, fajnie, że pomyślała. No i tam jest lodówka w tym lesie. No właśnie. W lesie jest lodówka, która zdjęła ci E4. Na pewno bym jeździł dużo wolniej tym lasem. No i na pewno bym nie zdecydował się na taki ruch jak ty tutaj. Gdyby to nie był auto-aim, to spoko, ale ty strzeliłeś wiesz gdzie w gąski. Ręczny strzał, własnoręczny, powie, żeby spokojnie wspanował. Staraj się w takich sytuacjach... Mógł cię tu trafić, mógł, spokojnie cię mógł. Powierzy, normalnie powierzy. Ej, on strzelił tą lodówką czy co? Dwa razy mu przyjechałeś pod lufą.
Bardzo lubisz ryzykować. No ja, jak gram koowcem, jestem totalnym przeciwieństwem ciebie. Ja w ogóle nie ryzykuję prawie. Ja zawsze kalkuluję, czy mi się to opłaca, czy nie, powoli, spokojnie. Ty tak lubisz tutaj... O, wychylę, o, zaryzykuję, objadę. A wyjadę mu pod nosem. No rozumiem, no. No ja to ryzyko starałbym się zminimalizować, ale no każdy gra jak uważa, dopóki daje mu to efekty. Fajne. Teraz trzeba robić uszkodzenie. Zdjąłeś Patona. Pamiętajmy, że tam jeszcze jest na snajpie ten MX-50B i TVP pewnie. No jak dla mnie w tym momencie bitwy powinieneś działać od linii A i róg mapy. Rogie mapy próbować się poruszać, po artę pojechać. Niestety jesteś na hita da 114 SP2 ze złych wieści. O, AMX zrotował. No i teraz już wiemy, że nie możemy atakować linii A. I 114 SP2 tu jeszcze jest. No możesz bazować na swoim maskowaniu i za krzaków robić damage. 114 SP2 powinien zginąć. Powinieneś go spotować dla STRV-a na pewno. I dla 121B. Kamil Niściuk, ja już dzisiaj nie gram. Tutaj dobra rotacja, zaatakowałeś go teraz z drugiej strony totalnie. No nie powinien cię spotnąć. No i git bez spota. Aczkolwiek teraz ciężko mi powiedzieć, kiedy się ma spota, a nie ma, jak jest zestaw bez cichego wydechu. Panie 978, zapisałem cię do klanu. Ale strzał w ruchu teraz ładny. No nie no, ja bym nie wyjeżdżał na niego. Bo on może mieć obstawę TVP-ka, prawda? Jak już to od środka. Od środka bym wyjechał, prawda? Od środka. Ale nie w momencie, kiedy mam spota, bo pod spotem, no to jest duże ryzyko. Jeden strzał STB-ka plus jeden strzał TVP-ka i cię nie ma. S100 zebrało i teraz wyjechałbym, na pewno tak. To jest dobry moment. Dobrze wyczułeś moment na wyjazd, na pewno. W momencie wyjazdu S100. S100 oznaczyło, że TVP jest w rogu mapy, w J7. I to prawda, był tam. AMX tutaj ucieka nam, można użyć haeczka w niego. Wow, mordeczko, kochana. Ten strzał... Ojojoj, niechcący połamaje sobie domek. I tutaj idziesz już, widzę, typowo pod damage. Oj. A pokarała cię tutaj gra. Zamiast zdjąć sobie na spokojnie artę, rzuciłeś się na beczkę, nie wyczułeś tempa, przejechałeś raz za mocno, drugi raz za mocno. No. Mam nadzieję, że twoi sojusznicy to ogarną. Tutaj chyba trochę za dużo paniki było w tym wszystkim, ale... O, jeszcze sterfał polek od arty. Ale powinni tą artę dopaść. Przyjemny czołg do markowania na 9 tierze. Dużo jest MI2, E75. Widz miał wyzwanie nie zatrzymać się przez całą bitwę. No, no, no. Nie no, wynik bardzo ładny. Co prawda... To nie jest to mój styl grania koowcem, ale to rozumiem, że niektórzy tak lubią grać. 11 tysięcy spota i 3300 prawie. No 3240 prawie własne. Także taka bitka. Pokarała mnie głupota. Nie no. Podkreślenie kekułów. Ile przejechał? Podkreślenie pokarała. Już mówię. Głupota 10 zł. 17 km. Ponad. Nieźle, co? 17 km.
Lubi jeździć? Lubi. No to co mu zabronisz? Skąd ty masz na to paliwo, kurde? To jest pytanie. Skąd ma na paliwo do czołgu? Biszkopcik, bardzo dziękuję ci za...